Hej, cześć, witajcie, ja jestem Rado Jones i w dzisiejszym odcinku będzie to taki poradnik do rabowania w jailbreaku. Pytacie mnie od dosyć długiego czasu, żebym nagrał w końcu taki film, więc ja go nagrywam. No i w sumie brzmi to krótko, po prostu róbcie wszystko, ale nie wychodźcie z tego filmu, bo przedstawię wam taktyki na to, żeby rabować szybciej. Więc zapraszam do oglądania. W październiku niedawno został wprowadzony sezon 18 i wraz z tym zmiany do rabunków oraz nowy system rabunków. I zostały podzielone na grupy, takie jak grupa A, w której mamy bank, jubiler oraz muzeum. Grupa B, w której mamy powerplant, cargo plane i passenger train. Grupa C, mamy crater bank oraz kasyno. No i w ostatniej grupie D mamy cargo train, cargo ship oraz tomb. Rabunki, których nie wymieniłem, to na pewno Bank Truck, Donut Shop, Gas Station oraz Mansion. Jeśli chodzi o trzy ostatnie rabunki, pojawiają się losowo, a Bank Truck, gdy policja zaaresztuje 25 kryminalistów. A więc wszystko, co powiedziałem, tak się właśnie to otwiera. Jeśli chodzi o grupę A, gdzie mamy Bank Jubilera oraz Muzeum, taktyka wygląda tak. Najpierw robimy bank, po czym idziemy do Jubilera, i później do muzeum, bo to jest najszybsza droga. Jeśli chodzi o grupę B, nie ma tutaj za bardzo taktyki. Można ryzykować i najpierw zrobić powerplanta, a później cargo plane. A jeśli chodzi o pasażerski pociąg, jest już wasza decyzja, czy go będziecie pomijać, wpisując komendę train speed, tylko przyspieszając, czy go będziecie robić. Ja go raczej przyspieszam. Jeśli chodzi o grupę C, najpierw robimy crater bank, dopiero później kasyno, by nie wracać się z wulkanu do rabunku, będzie po prostu szybciej. Tak samo w przypadku muzeum. A jeśli chodzi o grupę D, ponownie jak w przypadku grupy B, nie ma tutaj jakiejkolwiek taktyki. Ja akurat ten oto pociąg robię, więc go nie pomijam. A więc to był taki króciutki poradnik do rabunków. Wydaje mi się, że jak najbardziej praktyczny. Wiele osób sobie teraz ogarnęło, jak troszeczkę szybciej jednak te pieniądze zarabiać. Jeśli spodobał ci się ten film, to zostaw łapkę w górę, zostaw suba i napisz w komentarzu, co sądzisz na ten temat, może swoją taktykę albo pomysł na następny film. Z góry dziękuję. Miłego dnia w blocy. Nara!